Cześć kochani, tutaj Ola Papierowa-Jaskółka, witam Was w kolejnym filmie na kanale sklepu Craftvena. Dzisiaj kontynuacja mojego poprzedniego filmu, pokazywałam Wam produkty na Wielkanoc Last Minute, ponieważ nie mam dużo czasu na tworzenie tej wiosny i nie mam czasu na tworzenie prac wielkanocnych. Niestety też robimy ich mało u nas w rodzinie, więc nie przykładam do tego tak wielkiej uwagi jak do Bożego Narodzenia, dlatego wykorzystuję te produkty, które kupiłam w Craftvenie, a które są turbo uniwersalne. I dzisiaj wykonamy sobie mini czekoladownik, czyli taki pomysł trochę na małą czekoladę, ale też na kartę podarunkową, na jakieś drobne pieniążki, formę innej kartki, bo też mogą być po prostu w środku wsadzone życzenia albo jakaś mała karteczka. Ja tutaj dzisiaj wykorzystam sobie bazę. Bazę znajdziecie na craftvenowych półkach. Oczywiście pamiętajcie, że w opisie znajdziecie wszystkie linki do produktów, które tutaj pokażę. Praktycznie wykorzystuję tutaj większość produktów, które pokazałam Wam w moim poprzednim filmie. Link macie odnośnik na górze, tutaj Wam wstawiam. Dzięki temu możecie sobie zobaczyć, że faktycznie proste, szybkie i łatwe zakupy można zamienić w super efektowną pracę. Ja sobie teraz docinam papier i wybrałam starą kolekcję od P13 Four Seasons Spring. Natomiast dlaczego ją wykorzystam? Dlatego, że Marta ma w swoim sklepie naprawdę perełki i warto poszukać. Już Was kiedyś zachęcałam do tego, żeby odwiedzić zakładkę wyprzedaż, bo tam są naprawdę super ciekawostki. Natomiast jeżeli lubicie jakichś fajnych producentów, macie swoich ulubionych producentów, to zajrzyjcie na ich zakładki w kategorii papiery do scrapbookingu, wybierzcie ulubionego producenta, dlatego że Marta ma naprawdę kilka takich perełek, których nie dostaniecie już nigdzie indziej, których już w sprzedaży nie ma, a u niej jeszcze resztki są i właśnie papiery z kolekcji Four Seasons na pewno jeszcze znajdziecie. Wiem, że są arkusze lata, chociaż bardzo się na nie czaję, więc rzucam Wam wyzwanie. Kto pierwszy, ten lepszy. Bazę składam według instrukcji i docinam sobie po prostu papiery. Używam małej gilotyny od Tima Holca, bardzo ją lubię i do takich projektów jest świetna, mieści mi się zawsze na biurku i zawsze mam ją pod ręką. Oczywiście do większych arkuszy mam większą gilotynę Tima Holca, również z Craftveny, natomiast ten maluszek jest moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o takie tworzenie, wiecie, szybko, prosto, łatwo i przyjemnie. Papiery docięte do wymiaru. Stwierdziłam, że nie będę tutaj się bawić w nie wiadomo jak bogatą kompozycję, nie wiadomo jak ile warstw. Chciałam, żeby praca była totalnie szybka. Dzisiejszy filmik, słuchajcie, ma niewiele ponad kwadrans, więc jak na mnie to jest to bardzo mało, wiecie o tym. Postaram się nie rozgadać, bo właśnie chcę pokazać Wam piękno prac prostych i szybkich i takich, nad którymi naprawdę zastanawiać się wiele nie trzeba. Ja takie bardzo, bardzo, bardzo lubię, są świetną odskocznią i właśnie oprócz wpisów do journali w tym szybkim tempie można stworzyć naprawdę prawie każdą pracę. Wystarczy znać dobre, łatwe techniki. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o bazę, to teraz sklejam ją za pomocą kleju. Ja uwielbiam klej magiczny i taki też umarty znajdziecie. Przelewam go sobie po prostu do swojej butelki, ale te nowe tubki z plastikową końcówką, z plastikową tubką są moim zdaniem świetne i też je Wam serdecznie polecam. Do wykorzystania, znaczy do sklejenia tutaj bazy używam kości do bigowania i kości do bigowania pokazywała Wam ostatnio też jedna z dziewczyn. To chyba była Asia Ryba, tak. Asia Ryba pokazywała Wam różne kości. Jeżeli dam radę wkleić link, to tutaj macie też odnośnik. To jest też jedna z kości... No i patrzcie, i teraz dokładnie nie wiem, która to. Oczywiście pamiętałam, ale zapomniałam sobie to notować. Tak stwierdziłam, że wiecie, że Wam powiem i że Wam się to przyda. Jak mi się przypomni, to oczywiście wstawię Wam odnośnik na dole. No i słuchajcie, właściwie tutaj teraz widzicie moment, w którym centruję zamknięcie. Zamknięcie wykonam sobie na tasiemkę gnieciucha. Bardzo je lubię, bardzo mi pasują do większości prac. Jedyne co zrobię, to po prostu go rozpruję na pół, żeby był szczuplejszy.
No i teraz zobaczcie, kleję sobie za pomocą czerwonej taśmy dla bezpieczeństwa po środeczku idealnie, a do centrowania używam linijki do centrowania Tima Holtza. To jest w ogóle mój top must have, jedno z trzech ulubionych narzędzi, które zawsze mam pod ręką. Mega fajna sprawa, to centrowanie to jest tylko jedna z opcji przy tej linijce, a dzięki temu wszystko jest takie, wiecie, super łatwe i przyjemne, bez żadnego liczenia, tylko patrzycie i pyk. Macie dokładnie środek. No i teraz oklejanie. Oklejam całą bazę ze wszystkich stron, łącznie ze środkiem, żeby wszystko było kolorowe, wesołe i po prostu maksymalnie wiosenne. Ale cała magia tej pracy zacznie się za moment, kiedy przestanę bawić się papierami, a zacznę bawić się tuszami, bo tusze były jednym z elementów, które pokazywałam właśnie podczas poprzednich zakupów i poprzedniego filmu. Tusze to coś takiego, co praktycznie każdy ma, to znaczy gdzieś tam zawsze się coś takiego tuszowatego kryje w waszych pracowniach, a jak nie, no to polecam, akurat tusze są takim zakupem, który się przyda zawsze i jest uniwersalny i u Marty raczej trwały, bo Marta zawsze dba o to, żeby te tusze były nowe, nieodpakowane, niewysuszone. Dlatego ja też swoje tusze mam od lat i jeszcze są nadal w świetnej formie i nadal z nich korzystam. Bardzo też lubię u Marty się w tusze zaopatrywać. Ma ich dosyć sporo i mam taki patent, że w swoim notatniku, w swoim planerze notuję zawsze gdzieś tam z tyłu kolory, które mi akurat wpadły w oko, które mi się podobają, a których teraz nagle nie potrzebuję. I kiedy robię zakupy i dorzucam sobie na koniec kilka drobiazgów, to zawsze z tej listy wybieram jakiś kolor tuszu i po prostu on się w zakupach znajduje. To jest taki mój, wiecie, upychacz, trochę, wiecie, taki dodatek. To jest też taki mój sposób, żeby po prostu nie zamawiać tego wszystkiego naraz, a gdzieś tam sobie w czasie to odwlec. Zobaczcie, odklejanie właściwie się kończy. Ja tutaj dużo nie robię, tą dolną część zostawiam, bo mam na nią trochę inny pomysł. Do środka wsadzałam jeszcze karteczkę, taką, na której można spisać życzenia i biorę się za ten element główny. Sprawdzam sobie, jaki mam wymiar papieru ozdobnego i odrobinę mniejszy. Przycinam arkusz papieru akwarelowego. Akwarelowego, bo będziemy się bawić mediami, będziemy sobie chlapać. Te media to właśnie dzisiaj tusze i ja wykorzystuję tutaj różne tusze, nawet te, które są w teorii niewodoreaktywne. Możecie sobie użyć do tego maty szklane. Ja akurat nie położyłam jej, żeby Wam nie odbijało światło prosto w kamerę. Dzisiaj użyję po prostu jakiegoś kawałka papieru po naklejkach. No i wykorzystuję, słuchajcie, tuszę. Najpierw sprawdzam, czy to działa, jak to będzie wyglądać. Działa, wycieram, więc robię raz jeszcze. A widzieliście, że kolory tuszu dopasowywałam do dodatków od P13 z kolekcji Spring is Calling i tu mam dwa arkusze 07B i 07A, czyli ten arkusz wiosenny i arkusz wielkanocny. Oba Wam pokazywałam w ostatnim filmie. No bo za pomocą właśnie tych elementów będę robić kompozycję na wierzchu, która nie będzie super bogata, ale też będzie dawała efekt głębi. A teraz na papierze akwarelowym wykonuję kropki i ciapki, tak żeby to mi przypominało trochę skorupkę jajka. To oczywiście nie pamiętam ptaka, czy rodzaju ptaka, który znosi jajka w takie ciapki, ale liczę na Was, że mi przypomnicie i podpowiecie. A jeżeli chodzi o kolory, to używam takich, które właśnie do dodatków do wycinania mi pasują. Więc na pierwszy ogień poleciał żółty, zielony, różowy, trochę ciemniejszego za chwilę koloru też sobie, zobaczcie, dobiorę i chlapę tak naprawdę, dopóki nie będę zadowolona. To też jest piękno tego rodzaju pracy i tej techniki, że tutaj można robić dużo i ten sposób wiele wybacza. Kropki mogą być większe, mniejsze, bardziej równomierne i mniej równomierne. To wszystko tutaj zależy od Waszego gustu. No i teraz bierzemy się za dolną część i środkową część mojej pracy. To, czego nie chcę, żeby się pobrudziło, zasłaniam. Nie chciało mi się, i to jest główny powód, nie chciało mi się docinać papieru z tym półokrągłym wgłębieniem. Po prostu mi się nie chciało wyjmować maszynki, wyjmować wykrojnika, dopasowywać tego ręcznie. Też mi się nie chciało tego robić, więc stwierdziłam, że tak jak na zewnątrz ozdobię moją bazę w środku i też ją wychlapuję. Nie używam dużo wody, nie używam dużo tych mediów, więc nie boję się chlapać bezpośrednio na bazę. Ona mi się nie pofałduje od tak niewielkiej ilości, ale jeżeli chcecie chlapnąć sobie porządniej,
no to może lepiej chlapnąć na osobny papier i później dopiero ten element dokleić. Ja nie chciałam, chciałam sobie ułatwić pracę i skrócić czas pracy, więc chlapę bezpośrednio. No bo sprawdziłam przed chwilą na papierze akwarelowym, że to dobrze wychodzi, wcale nie rozmoczę papieru, więc śmiało. No i co? Doklejam sobie teraz na dystansie moje ozdobione papiery. Oczywiście zaokrąglam rogi, żeby było tak bardziej plastycznie. Też zaokrąglacze umarte i różne dziurkacze znajdziecie na półkach. No i pyk. Proszę bardzo, mam element ozdobny pod kompozycję już gotowy. Oczywiście tył też ozdobiłam w ten sposób. Tył też jest kolorowy. Może na filmie tego nie widać. Mam nadzieję, że będzie to widać na końcu, kiedy pokazuję tą pracę z bliska. Ale to chlapanie naprawdę przeuroczo wygląda. Mega wiosennie i to jest w ogóle jeden z moich ulubionych technik, jeżeli chodzi o wiosenne prace. Chlapanie na biało, tak, zawsze elegancko wszędzie. Chlapanie na biało na prace zimowe, tak, jak najbardziej, bardzo proszę, ale chlapanie na kolorowo jest jednym z najbardziej radosnych wzorów, jakie znam. Polecam je każdemu. Jest mega szybkie, mega proste i bardzo efektowne. Będę te trzy rzeczy powtarzać w dzisiejszym filmie wiele razy, bo tak naprawdę jest. Więc jak nie macie czasu, no to słuchajcie, proste kartki właśnie taką metodą. Pyk i mamy za pomocą chlapań właśnie. Czy wykorzystacie tusze, czy akwarele, czy inne media? To już tylko zależy od Was, to mogą być farby akrylowe i wszystko to, co macie dookoła. Marta ma tego w krawędzie mnóstwo, więc jeżeli czegokolwiek Wam brakuje, wejdźcie tam, na pewno znajdziecie coś dla siebie. No i słuchajcie, dodatki do wycinania. Postanowiłam, że to będzie typowo wielkanocna praca, więc używam wielkanocnych dodatków. Padło oczywiście na zajączka siedzącego w kwiatkach i na dwa właśnie takie pstrokate jajka. Jedno różowe, drugie kremowe, tak żeby nam się wszystko z papierami bazowymi i moimi chlapaniami zgrało. Wycinam teraz sobie na szybko, oczywiście, marka, która dzisiaj pojawia się wielokrotnie w tym filmie, nożyczki od Tima Holtza. Uwielbiam je, to są te najmniejsze. Ja wiem, że mają ząbki, te ząbki mi kompletnie w niczym nie przeszkadzają. Bardzo, bardzo, bardzo te nożyczki lubię i zawsze będę je polecać. To są jedyne nożyczki, które mnie nie kaleczą, które przystosowały się już do mojej dłoni i nie mogę się z nimi rozstać i to moje ulubione. Chociaż mam już z Craftbeny mnóstwo innych na zastępstwo, na zapas i na wszelkie inne możliwe wytłumaczenia i powody. Te nadal są moimi ulubionymi. No i pyk, słuchajcie, wycinam na szybciutko. Pamiętajcie, że jak wycinacie, to ruszacie papierem, a nie nożyczkami. Nożyczki stoją w miejscu. Dzięki temu sobie nie pozaginacie, nie pomarszczycie i nie popękacie papieru na brzegach. Wszystko wytnie się dokładnie i nic nam się nie urwie i nie odpadnie. No dobra. Tutaj już docinam elementy. No i sprawdzam jeszcze, czy tekturka mi podpasuje. Nie podpasowała, ale tekturkę też Wam pokazuję w ostatnim filmie. To była tekturka, moja tekturka, Twoja tekturka W2814, o, pamiętam. Czyli ta z kompozycją z wiszącymi jajeczkami. Ja stwierdzam, że to by było za dużo w tej pracy. No i z tego samego powodu za chwilę te kwiatki primy, po które sięgnęłam, też wylecą, ponieważ wydaje mi się, że są za duże. Sięgnęłam po zestaw zdecydowanie mniejszych i te mniejsze zostaną ostatecznie w mojej pracy. Wybieram trzy, dwie ala stokrotki i jedną taką czteropłatkowy kwiatek hortensji pojedynczy. To jest hortensja? Możliwe. I teraz po prostu za pomocą kostek dystansowych, których u Marty też w Craftbenie znajdziecie mnóstwo różnych marek, bo wiem, że P13 ma, Scrap Boysi ma, to jest jedno z moich ulubionych, jeszcze jest kilka no-name'owych marek, więc śmiało na pewno coś znajdziecie. Za pomocą kosteczek przyklejam wszystko ostatecznie do mojej pracy i właściwie to będzie prawie koniec. Prawie, dlatego że wiecie, że ja się nie mogę powstrzymać, są pewne rzeczy, które zawsze się u mnie w pracach znajdują i trzeba by mi było związać ręce za plecami, żebym tego nie dokleiła i tak znajdę sposób, żeby się tam to znalazło. Mianowicie chodzi o kropelki, mianowicie chodzi o cekinki i kamyczki. Ja tym razem stawiam sobie na kropelki i na kamyczki. Za chwilę to zobaczycie. Teraz sobie jeszcze tylko przykleję kwiatuszki. Staram się, żeby kompozycja była w miarę płaska, ale jednak trójwymiarowa. Czyli tutaj kostki dystansowe wchodzą mi również pod kwiatki. Warstwy się od siebie różnią, warstwy się ze sobą nie stykają. Dzięki temu głębia kompozycji jest zachowana. No i kamyczki. Oczywiście są to kamyczki z primy.
I teraz co to była za kolekcja? Spring Farmhouse chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No i oczywiście na koniec mój ulubiony element, czyli kropelki wybłyszczające sobie szkliwie, takie kropelki rosy po rogach. I to właściwie już. Słuchajcie, prosta praca, naprawdę szybka, zobaczcie, a ile można z tego zrobić. Tutaj teraz można wsadzić sobie czekoladę, można sobie wsadzić drobny prezent, bo to może być na przykład satynowa saszetka z jakąś drobną biżuterią, to może być z organzy woreczek z jakąś pierdółką, to może być karta podarunkowa, to mogą być pieniążki, to może być wszystko. Śliczny, prosty i szybki prezent. Uwielbiam takie prace, zwłaszcza kiedy nie mam czasu. Słuchajcie, dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że teraz widzicie, że te moje zakupowe podpowiedzi i te moje produktowe filmy mają sens, bo da się naprawdę z nich robić takie prace, jak mówię. Bardzo mi na tym zależało, żeby Wam to pokazać, a dzisiaj się już powoli z Wami żegnam. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w następnym filmie i że będziemy się dalej inspirować. A jakbyśmy się nie widzieli jeszcze przed Wielkanocą, to wesołych świąt, smacznego jajka i lanego poniedziałku mokrego. Do zobaczenia. Pa, pa.